Witam Państwa. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku i jak każdy z nas jestem poruszony awarią globalną Microsoftu oprogramowania. I mam taką refleksję, że Zachód, świat generalnie, ale przede wszystkim Zachód znalazł się w własnej pułapce, w pułapce technologii, jesteśmy od nich w tej chwili tak uzależnieni, że nawet incydent może doprowadzić do katastrofy, nie mówiąc już o planowym ataku Chin lub Rosji na świat wirtualny, wysokotechnologiczny który jest obecny, a raczej uzależnił nas we wszystkich dziedzinach życia. A wirtualna rzeczywistość faktycznie jest uważana za największe osiągnięcie technologiczne ludzkości. Wpłynęła na rozwój systemów komunikacji, takich jak satelitarna, ale także na takie dziedziny jak bankowość, finanse. W których droga elektroniczna, droga wirtualna jest podstawową metodą dziś wymiany pieniężnej, ale także generalnie wymiany handlowej. Dlatego oprócz broni jądrowej, no być może jeszcze antybiotyków, nie było drugiego takiego wynalazku w historii ludzkości, który by tak drastycznie nie wpłynął na świat, na ludzkość, po prostu na życie każdego z nas, bo też trudno wyobrazić sobie świat bez internetu właśnie łączności komórkowej, satelitarnej i tak dalej i bez światłowodów. To jest podstawa cyfrowej gospodarki, ale także pracy online i takich spotkań jak Nasze, czy też poważniejszych interdyscyplinarnych badań, współpracy naukowej. Ja już nie mówię górnolotnie o możliwości sięgnięcia w dorobek kulturowy e, dowolnie wybranego obszaru świata. No i stąd wynika też geometryczny postęp samej technologii, samego IT, pamięci, nośników, szybkości działania komputerów. I te sieciowe technologie, na czele z globalną bazą danych, pamięcią, czyli chmurą, to zarazem największe wyzwanie i zagrożenie, szczególnie dla Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że w geometrycznym postępie, czy w geometrycznym tempie, jeśli wzrosła nasza zależność, to wzrosło, także, to wzrosło także niebezpieczeństwo ataku. Ew, awaria, o której mówię, globalna awaria Microsoft, to jest kwestia jednej błędnej decyzji człowieka, a co gorsza, jednej błędnej decyzji maszyny, prawdopodobnie, dlatego że to źle napisany program wstawił, nie tę aktualizację narzędzi tam bezpieczeństwa, oprogramowania Microsoftu, która doprowadziła do awarii. Czyli można powiedzieć, że działanie jednego człowieka lub niewielkiej grupy osób i jedno ich błędne działanie sparaliżowało świat i sparaliżowało bankowość, transport. A w Australii także po prostu funkcjonowanie państwa, bo przestały działać agendy, agencje rządowe, ministerstwa, w tym także agencje bezpieczeństwa narodowego. No i wynika z tego paradoks, że im dane państwo wyżej w rankingu usług cyfrowych, e-administracji itd., itd., to tym jest bardziej podatne na zamierzony atak albo terrorystyczny, czyli hakerski, albo też hakerski, ale państwowy. Wojna w cyberprzestrzeni jest zapisana we wszystkich doktrynach wojskowych jako piąty wymiar działań wojennych. Oprócz powietrza, Wody, Ziemi i kosmosu. Piątym wymiarem jest świat wirtualny, i e, takie państwa, które osiągnęły najwyższy poziom cyfryzacji, są po prostu niezwykle podatne i narażone na w, dokonanie przez wroga klęski technologicznej, e, i całkowitym zagrożone są w całkowitym paraliżem. I to nie tylko państwo, ale przede wszystkim obywatele, bo zostajemy odcięci od pieniędzy, od kontaktów z bliskimi. Jesteśmy pozbawieni w pewnym sensie pracy, bo stają zakłady jadące, kolokwialnie mówiąc, na oprogramowaniu komputerowym Microsoft. Jesteśmy pozbawieni opieki medycznej, bo nie możemy wezwać pomocy. Jesteśmy a pozbawieni przede wszystkim wiarygodnych informacji, instrukcji, co mamy w takiej sytuacji robić, jak się zachować, gdzie zdobyć takie elementarne egzystencjalne dobra, jak pożywienie, wodę, skąd uzyskać energię na ładowanie naszych urządzeń, i efektem jest chaos narastający, anarchia. Panika ludzka, ale także od razu budzi się świat kryminalny, czyli z ludzi wychodzą najgorsze cechy rabunki, gwałty, a nie ma jak powiadomić policji. No i a propos, a propos takiej sytuacji, kłania się bezpieczeństwo cyfrowe Polski. Z jednej strony władze zareagowały szybko i prawidłowo. Głos Uspokajający, że wszystko jest pod kontrolą, zabrał premier Donald Tusk, który wydał szybkie oświadczenie na ten temat. Bardziej rozbudowanej informacji udzielił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, potwierdzający swoją klasą, swoją wiedzą i szybkością reformowania czy nadrabiania zapóźnień. On jest takim chlubnym wyjątkiem w działaniach lewicy. Ale to na marginesie. Polska, jak wynika z tego, dostała obuchem, ale relatywnie lekko. To znaczy, kłopoty duże miały dwa banki. Kłopoty ma czy miał Terminal Baltic Hub. To jest taki kontenerowy terminal przeładunkowy miały oczywiście lotniska i linie lotnicze, ale to jest kwestia ponadnarodowego, globalnego charakteru rynku usług i rynku handlowego. No i teraz pytanie, czy to jest wynik dobrych zabezpieczeń, prawidłowych cyfrowych zabezpieczeń w Polsce, czy jakby narodowego firewallu, który firewalla, który Odpiera tego typu ataki, czy reaguje na tego typu ataki w odpowiedni sposób? I za sprawą, oczywiście, jeszcze lepszych specjalistów IT, a takich mamy i kształcimy, czy też przyczyną relatywnie niskiego uszczerbku jest po prostu niski poziom cyfryzacji, czyli dostępu do usług państwa i gospodarki. Ja to pytanie zostawiam otwarte. Chociaż należy zauważyć, że rząd Donalda Tuska w bardzo szybkim tempie nadrabia cyfrowe zacofanie odziedziczone po pisie. Pis dziwnym trafem nie przywiązywał wagi, a to wynika z czystej głupoty i blokad intelektualnych pisowców, urzędników, polityków i to na czele z Kaczyńskim. Ja nie wiem, czy Państwo widzieli bojanie Kaczyńskiego rozmawiającego przez telefon komórkowy, czyli to pytanie o to, czy posiada umiejętność obsługi tego urządzenia. Poza oczywiście wręczeniem mu gotowca, czyli wybraniem numeru abonenta i tak dalej, i podstawieniem mu telefonu przez nie wiem, ochronę, otoczenie z gotowym rozmówcą, tak? Ja wątpię. Wątpię dlatego, czy, czy może inaczej. Czy Kaczyński, tak jak jego kumpel Putin, zatrzymał się w rozwoju na kasetach VHS, a słynny komputer na biurku Putina, to jest po prostu makieta, niezmienna makieta, świadcząca o tym, że nie umie obsługiwać komputera. No bo czy Kaczyński umie się posługiwać komputerem w sensie na przykład obsługi ofisu, czy be, posługuje się internetem, na przykład wyszukiwarkami, czy umie napisać maila, na Whatsappie na przykład wiadomość. E, ba, czy on potrafi w ogóle zapłacić elektroniczne rachunki i, i na przykład zamówić kurierem karmę dla swojego kota. Wątpię, wątpię, a to właśnie przekładało się na, za, na nasze zacofanie technologiczne i cyfrowe, bo państwem kierowali ludzie pokroju kaczyńskiego. No bo na przykład dlaczego Macierewicz wstrzymywał długi czas powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych, obrony cybernetycznej, bo blokował i tak naprawdę dowództwo powstało niedawno. A dlaczego blokował na przykład rozwój technologii bezpilotowych środków napadu czy rozpoznania, czyli tak zwanych dronów? I tak naprawdę dlaczego armia nadal blokuje masowe użycie czy wykorzystanie tego rodzaju broni w naszej armii, bo Kupujemy jakieś wielkie drony, które są relatywnie, a nawet bardzo łatwo, strącalne. Natomiast doświadczenia ukraińskie mówią o jednym, że masa prymitywnych dronów, prostych w obsłudze, może zaważyć na przebiegu walk. I te drony wykazują się niszczycielską wprost skutecznością. No cóż, brzydkie takie podejrzenie, bo armia na szczeblach dowodzenia to są nominenci pisu o takich samych horyzontach i wiedzy na ten temat. Błaszczak na przykład na zamawiał czołgów, wyrzutni rakietowych, samolotów, ale o zintegrowanym systemie pola walki dowodzenia w czasie realnym to dopiero taki system jest intensywnie budowany. Od czasu, kiedy władzę przejęła koalicja demokratyczna. No i przechodzimy do sedna sprawy. Świat, jak powiedziałem, świat wirtualny to jest piąta domena pola walki. Szczególną uwagę tej domenie, temu wymiarowi poświęca Rosja. Dlaczego? Dlatego, że wie, o technologicznej półłapce, czyli uzależnieniu Zachodu od technologii komunikacyjnych i od GPS-u. Sama natomiast nie jest w stanie tej luki cyfrowej Rosja wypełnić swoimi siłami, dlatego że ani nie ma specjalistów, ani nie ma odpowiednich łączy, oprogramowań, a także ludzie, czyli społeczeństwo poza wielkimi miastami, nie ma zielonego pojęcia o świecie wirtualnym, o posługiwaniu się cyfrowym światem w codziennym życiu. A Rosja wykorzystuje świat wirtualny do atakowania Zachodu i obraca technologie zachodnie przeciwko. Samemu Zachodowi. Ta, to się by od dłuższego czasu rozwija i rosyjski atak, i ujawnianie tej podatności. Od 2016 roku wiemy o tym szczególnie dobrze, bo był atak i hakerski, i informacyjny na wybory w USA. Potem to samo powtórzyło się w Europie, ale mieliśmy także do czynienia z serią, ataków herskich na infrastrukturę energetyczną Stanów Zjednoczonych. Były zagrożone elektrownie jądrowe, ale też został zainfekowany i zablokowany system przesyłowy, wobec czego ponad 10 stanów nie miało paliwa, dlatego że komputery zablokowały pompowanie tego paliwa i rozsyłanie do... Poszczególnych Stanów. No, podatność Europy Rosjanie testują od 15 lat, od ataków na Bundestag, od <laughs> przepraszam, wykradania tajemnic technologicznych, po ataki zmasowane ostatnio na Polskę. Jesteśmy na pierwszym miejscu listy atakowanych przez Rosjan w tej domenie. Wirtualnej. Jesteśmy w pierwszym miejscu na, listy, na liście celów rosyjskich ataków. Ale też trzeba powiedzieć, że wielką nauczką był lockdown. I nie wiem, czy wyciągnęliśmy wnioski, bo chodzi z kolei o świat przestępczy. Kiedy nastąpiły blokady ruchu fizycznego. To świat przestępczy przeniósł się natychmiast do świata wir y, wirtualnego. Wszystkie usługi tam przeniósł. Od handlu narkotykami, bronią, przez prostytucję, po, e, po po prostu y, masę cyfrowych, wirtualnych oszustw, wyłudzeń, skoków na banki, o tak bym to nazwał. I y to nie chodzi tylko o Darknet, czyli ten segment ukryty, Czarny segment internetu, ale o po prostu zwykłą sieć, i zwykłe usługi. Na przykład, dla przykładu, Korea Północna, Chiny i Rosja atakowały w czasie lockdownu, epidemii, pandemii, szczególnie ośrodki naukowe, które pracowały nad szczepionką, żeby wykraść jej formułę. A już nowym etapem tej wojny w wymiarze cyfrowym. To była wojna w Ukrainie. To jest cały czas ogromna napaść dezinformacyjna, ale też sieciowe rozkręcanie piątej kolumny Putina, czyli skrajnej prawicy, rozkręcanie sieciowe, medialne, informacyjne, prawicowych partii właśnie za pomocą wirtualnej komunikacji, ale to samo dotyczy także wspierania i dezinformowania, co formuje skrajną lewicę, czyli wszelkiego rodzaju aktywizm, taki jak na którego przykład mieliśmy ostatnio na granicy w postaci ataku na polskich żołnierzy, czy też ekoaktywizm, czy aktywizm pacyfistyczny, pokojowy, to są dzieci Kremla. Bo oczywiście, włamania i próby wykradania tajemnic państwowych, ale także w Polsce mieliśmy do czynienia z fałszywymi informacjami, czyli dezinformacjami ostatnio na temat mobilizacji zarządzonej jakoby przez premiera Tuska. Czy jesteśmy bezbronni wobec takich zagrożeń? W dużej mierze tak. Wszystkie słabe punkty wynikające z rozwoju technologicznego stają się automatycznie obiektami, celami rosyjskich ataków, czy też ataków na cele wojskowe i cywilne, infrastrukturalne, ludzkie. By, jeśli miałoby dojść do wojny, to pierwszym krokiem, czy pierwszym ruchem ofensywą rosyjską, to będzie atak taki, który będzie miał za zadanie wywołać paraliż, czyli spowodowanie takich awarii, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Microsoftu. To będą ataki na infrastrukturę krytyczną, elektrownie wszelkiego rodzaju, huby komunikacyjne czyli kolej, lotniska, porty, transport generalnie i. Szczególnym rodzajem ataku będzie atak na łączność satelitarną, w tym bezpośrednio na satelity. I to załamie w założeniu e, tą, e, tą płaszczyznę czy obszar informacyjny i też gospodarczy e, Zachodu. E, sparaliżuje, bo to GPS jest podstawą. I działań gospodarczych, ale przede wszystkim możliwości wojskowych Zachodu. Lotnictwo, marynarka wojenna, piechota, czyli wojska lądowe, nie mówiąc o broni przeciw antyrakietowej i powietrznej, a też użycie ofensywnych broni precyzyjnych, jest w dużej mierze oparte na sygnale gps -u. I tu jest przykład z Ukrainy. Na bieżąco skuteczność amerykańskich systemów opartych na GPS znacząco spada. Od rakiet Hajmarsów po pociski inteligentne, artyleryjskie, bo Rosja jest liderem zagłuszania elektronicznego różnych systemów łączności, komunikacji, w tym GPS. I udaje jej się obniżyć skuteczność amerykańskiej broni, rzecz jasna. Można by powiedzieć doskonale precyzyjnej, skutecznej, ale nie wtedy, kiedy zakłóci się sygnał naprowadzany. Rosjanie dysponują także bronią antysatelitarną. W 2021 roku, późnym latem, Rosjanie wystrzelili rakietę, która zestrzeliła i zniszczyła. Nieużywany sputnik kosmos to są sputniki wojskowe, jeszcze sowieckie. On sobie tam latał już bez wysyłania sygnału, czy bez spełniania takiej roli, do której został powołany. No i Rosjanom udało się go zniszczyć to znaczy, że mają broń, która może porażać satelity, a więc sparaliżować łączność satelitarną Zachodu. Notabene jak strzelili w tego swojego sputnika, to jego odłamki za zagroziły bezpieczeństwu międzynarodowej stacji kosmicznej. Po prostu rój odłamków mógł go zniszczyć, mógł ją zniszczyć, zabić. Przepraszam bardzo, astronautów. I to też jest obliczone czy skalkulowane skalkulo w Szkody, w zakres szkód, które Rosja chce wyrządzić, bo kilkanaście uderzeń, to kilkanaście rojów odłamków, które będą po prostu niszczyły wszystko na swojej drodze. I wreszcie niezwykłym zagrożeniem, które chce spowodować Rosja, to jest zniszczenie kabli światłowodowych łączących Amerykę z Europą. To jest kluczowe. Tymi kablami biegną wszelkie dane systemu rozliczeń SWIFT, elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych, międzykorporacyjnych. Jeśli to, jeśli te kable ulegną zniszczeniu, no to po prostu jakikolwiek przelew, jakikolwiek, jakakolwiek transakcja, ale też informacja gospodarcza, zamówienie, kontrakt nie popłynie po prostu tymi sieciami, bo nie będą działały. Końcówki tych kabli, czy też sieci łączności podmorskiej, znajdują się u wybrzeży Szkocji i Irlandii. By siły obronne tych państw na to także odnotowały w pewnym momencie szczególną aktywność wojskową Rosji. Okręty rosyjskie sobie tamtędy pływały, sondowały, mierzyły i być może pozorowały ataki, dlatego że Rosjanie posiadają taką bardzo specjalną, bar, taki bardzo specjalny okręt podwodny, który nazywa się Łoszarik. To jest jednostka atomowa klasy niszczyciela czyli takiego myśliwca. Podwodnego, której pierwotnym, którego pierwotnym przeznaczeniem było polowanie na krążowniki rakietowe amerykańskie, brytyjskie, francuskie. Natomiast on zachował wszelkie parametry, ten okręt niezwykłej możliwości pływania na niezwykłych głębokościach. Cechuje się bardzo dużą odpornością, ale w tej chwili jego zadaniem jest przenoszenie specjalnych batyskafów wojskowych, które mogą, których załogi opuszczone w odpowiednim momencie, mogą manualnie nawet zniszczyć kable, nie mówiąc już o podłożeniu ładunku wybuchowego w newralgicznych miejscach sieci kablowej podmorskiej. I Rosjanie dysponują takim sprzętem, prowadzą ćwiczenia, doskonalą swoje umiejętności, które w kluczowym momencie mogą po prostu śmiertelnie porazić zachodnią gospodarkę, czy też gospodarkę globalną, bo też udział z e, Europy i Stanów Zjednoczonych jest na razie przeważający. E, I to. E, jest realizowane już w praktyce. Rosjanie spowodowali celowe uszkodzenia łączy komunikacyjnych między Finlandią a Estonią, między Skandynawią a Estonią. I to zrobili w bardzo prosty sposób. Jakiś wynajęty nie wiem, kontenerowiec czy też węglowiec po prostu rzucił kotwicę, opuścił na dno w zadanym miejscu i ciągnął ją pod dnie, czym doprowadził do zerwania tych kabli. Także mamy do czynienia z bardzo prostymi, wręcz brutalnymi e, metodami niszczenia bardzo wysublimowanych technologii, które są podstawą funkcjonowania Zachodu. No i teraz pora na suspens, czyli wnioski. Mm. Nie jesteśmy się w stanie obronić, jak pokazuje właśnie awaria Microsoftu, bo w taki sam sposób może zadziałać haker, w taki sam sposób może zadziałać agent umieszczony we właściwym miejscu, naciskając ten przysłowiowy nie ten lub ten guzik, czyli właściwy lub niewłaściwy do wywołania globalnej katastrofy informacyjnej, informatycznej. No, i wypadało, jeśli nie jesteśmy w stanie, to trzeba te systemy dublować. Dublować analogowo, najprawdopodobniej. Ja nie znam systemu zaawansowania Polski w tym zakresie, ale być może nie trzeba było w każdej gminie, na każdym posterunku policyjnym niszczyć telefonów na korbkę, które łączyły się normalnie kablami. Z innymi jednostkami policji, z, a z gminy z powiatem, a powiat z województwem i tak dalej. Bo analogowa sieć jest, jak się okazuje, dużo bezpie bardziej bezpieczna od cyfrowej i nie jest tak narażona na celowe ataki przeciwnika wojskowe, podprogowe, hybrydowe. Pamiętam, jak wielu specjalistów. Na ćwiczeniach rosyjskich czy po ćwiczeniach śmiało się wręcz z tego, że tam biegają żołnierze z bębnem kabli i ze słuchawką, tak? czyli z systemem używanym od pierwszej wojny światowej. Być może nie trzeba się śmiać, tylko budować takie zabezpieczenia, bo jeśli pójdzie impuls elektromagnetyczny, to być może analogowa. Analogowy kabel to przeżyje odpowiednio zakopany, natomiast nie przeżyją tego cyfrowe środki łączności. I w tym szaleństwie jest chyba właściwie jedyna metoda zapobiegania takim awariom czy skutkom takich awarii jak Microsoftu. Tylko zdublowany system dużo prostszy być może wypełni tę lukę bezpieczeństwa. Bo na razie, tak naprawdę, co pokazuje e, przypadek Microsoftu, to jesteśmy e, bezradni i bezbronni. Czyli e, ta awaria systemowa, ta luka systemowa pokazuje, że musimy wyprowadzić infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim komunikacji i łączności. I informacji z tego rosyjskiego pola rażenia w piątej domenie, wirtualnej domenie pola walki. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego.